W obecnych czasach stała się towarem nie tylko deficytowym, ale towarem bardzo drogim, bardzo podobnie jak informacja. Ponieważ uwaga naszego odbiorcy, uwaga osoby, do której mówimy i z którą się komunikujemy, to wartość absolutna. Od niej zależy to, czy zrealizujemy cel naszej wypowiedzi i czy nasza komunikacja przyniesie sukces, którego oczekujemy. Zostańcie i posłuchajcie, dlaczego uwaga jest taka ważna oraz jak nią zarządzać w procesie komunikacji. Dzień dobry, witam Was jak zwykle bardzo gorąco i serdecznie. Uwaga to jest coś takiego nienamacalnego, ale coś, co bardzo mocno warunkuje powodzenie w procesie komunikacji. Kto nieraz powiedział, bo oni mnie nie rozumieją, bo ona mnie nie słucha, ten będzie wiedział, o czym mówię. Chodzi o uwagę. Uwaga to jest taka rzecz, która powoduje, że ktoś nas słucha, koncentruje się na tym, co mówimy i co najważniejsze, dużo zapamiętuje z naszych słów. A przecież na tym nam zależy. Co w takim razie zrobić, żeby tą uwagą naszego słuchacza nieco sterować? To znaczy, żeby ten słuchacz nas po prostu słuchał i żeby w związku z tym wynosił wiele wartości z tego, co mówimy. Pierwszą rzeczą jest modulacja głosu. Jeżeli nasza wypowiedź będzie ciekawa pod względem formy, to znaczy nasz głos nie będzie jednostajny, monotonny, ale będzie ciekawy, będzie w nim wyraźna intonacja, będą zaznaczone przecinki, kropki i inne znaki przestankowe, wtedy linia melodyczna będzie układała się w sinusoidę, czyli tak jak powinna, i będzie nas się po prostu ciekawiej słuchało. Ale sama forma nie wystarczy. Drugą ważną rzeczą jest treść, czyli przede wszystkim miejmy coś do powiedzenia. Nie uczmy się tylko tego, jak robić to w barwny sposób, ale też zadbajmy o wsad merytoryczny. To znaczy, jeżeli przygotowujemy się do spotkania, to pamiętajmy, być może zapiszmy sobie na przykład punkty na kartce, zróbmy notatki, co mamy powiedzieć, jaki jest cel tego spotkania, żebyśmy naszego odbiorcy nie zanudzili, żebyśmy cały czas byli dla niego po prostu ciekawi. Kiedy zauważymy podczas spotkania, że nasz odbiorca trochę się nudzi, to wchodzi na scenę trzeci sposób, mianowicie tak zwana praca z feedbackiem. Otóż bardzo ważne jest, żebyście wnikliwie obserwowali, jak się zachowuje wasz odbiorca w procesie mówienia. Bo na przykład jeżeli okaże się, że zaczyna ziewać, rozglądać się za telefonem albo nagle przeglądać dokumenty, które przed nim leżą, może to oznaczać, że zwyczajnie znudził się tym, co mówicie i nie chce już dalej słuchać. Jego koncentracja się obniża, on sam swoją uwagę wyłącza. No i wtedy grozi nam niestety klapa. W związku z tym dobrze jest wtedy przerwać wypowiedź, na przykład jakąś anegdotą albo jakimś wtrąceniem, czymś, co wybije, rozbije ten rytm, tę monotonię i ten marazm, który w danym momencie zapanował. Jeżeli macie problem z wymyślaniem różnych takich ciekawych rzeczy, przerywników, to je sobie zanotujcie. Notatki to rzecz, którą zawsze możecie mieć podczas spotkania i z której zawsze możecie korzystać. Jeżeli nie jesteście urodzonymi opowiadaczami dowcipów, czy też nie sypiecie anegdotami jak z rękawa, to zanotujcie sobie, co możecie powiedzieć w razie, gdyby zdarzyła się taka sytuacja. Pamiętajcie o tych trzech sposobach na utrzymanie uwagi naszego słuchacza, bo uwaga jest bezcenna. Koncentracja i świadomość na tym, co mówimy i myślenie o tym, czego słuchamy, to są dwie rzeczy, które gwarantują nam sukces w komunikacji. W związku z tym patrzcie na swojego odbiorcę, dbajcie o niego i pamiętajcie o podstawowym prawie komunikacji, o którym już kiedyś Wam mówiłam, a które mówi, przypomnę, że cała odpowiedzialność za powodzenie procesu komunikacji leży po stronie nadawcy. Więc patrzcie na to, co się dzieje, obserwujcie. I dobrze się komunikujcie, czego oczywiście Wam życzę. Tymczasem pamiętajcie o subskrypcji kanału, piszcie pytania, piszcie komentarze i do zobaczenia w kolejnym odcinku.